No witam. Dzisiaj do przyzwojenia 5 transformatorków głośnikowych w sumie. Taki zamiar jest. Najpierw je trzeba rozebrać, bo są fajne czarne blachy cienkie. Na przykład to są właśnie polskie jeszcze transformatory sieciowe. Jeszcze sieciowe. Będą wszystko rozebrane całkowicie. Karkas będzie całkowicie przerobiony. A tu mamy chiński i zobaczcie, czym to się różni. Tym się różni, że chińskie blachy są grube, tu są cienkie i te są czarne, wyżarzane, a to jest jak leci prosto z prasni. Czyli zajmiemy się tak, jedno zlecenie będą 4 transformatory głośnikowe, 6W, 7 RA 7 kOhmów i jeden będzie nawinięty specjalnie do radia, ten, który tutaj właśnie trzymam, ma mieć RA 7, też 7 kOhmów, tylko 4 ohmy wyjście, a te mają mieć 4, 8 i 16 wyjście. Zabieram się praktycznie do roboty, będę je zaraz rozbierał i co? No i kolejne zlecenie, znaczy zlecenie to takie, nie wiem czy to można nazwać zleceniem, ale zabawy będzie. Mam nadzieję, że do końca tygodnia ogarnę. No tak wygląda ceweczka nawinięta, jak widać warstwy. Nie wiem czy widać, czy nie widać, pewnie widać. I mamy tak, masę głośnika. 4 ohmy, 8 ohm i 16 ohm głośnik. A tu mamy początek uzwojenia anodowego, a tu na wyjściu już jest koniec anodowego, zaznaczonym czerwonym. Ojej, początek. No i tak, złożony transformator. Single-ended, ze szczeliną. Co? Będziemy go testować, co? A tak sobie dumałem, że do wzmacniacza idą 2 transformatory, a żeby było troszkę szybciej, to się wino 2 na raz, no. Za jedne, 2 identyczne, z 2 szpulek drut i na 2 karkasy od razu jest nawijane. O, właśnie przeszła warstwa, zaraz ten, przed chwilą lakierowałem, także nie ma potrzeby, tak to drugi raz ten lakier i tak wyłazi na wierzch. Także zaraz jeszcze przejdzie ta warstwa, to będę jeszcze raz lakierował, tak jest ile? 200, ile weszło na warstwę? 214 zwoi. No dobra, tak to wygląda. Się winie. No i tak, tutaj przygotowuję blachy, opisuję takie same transformatory. W Petersburgu rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. A w tym czasie tam się nawija, jeszcze zostało 800 zwoi. Z przeglądu programu Rodzina 500+, dokument wojny przygotował resort rodziny. Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, zaraz nakleimy naklejeczki. Społecznej powiedział w sygnałach dnia, że zmiana będzie dotyczyła między innymi terminów składania wniosków. Chcemy ułatwić zawsze przyjmowanie wniosków, stąd też będzie propozycja, żeby wnioski już można było składać w sierpniu, a drogą online. Jeden do radia i 4 tutaj to będzie już do wzmacniaczy. Elektronicznie składał te wnioski, będzie miał możliwość otrzymania szybciej świadczeń. 1 kwietnia minął rok, od kiedy rząd uruchomił program Rodzina 500+. Nie ma planu wymiany ministrów, przynajmniej na razie, tak powiedział w Polskim Radiu 24, rzecznik rządu. Rafał Bochenek odniósł się w ten sposób do medialnych informacji co do wymiany ministrów. Jego zdaniem wszystkie informacje... Okej, blachy przygotowane, opisane. Pani premier Beata Szydło nie podjęła żadnej decyzji co do dymisji. Jeden zrobiony. Ministra teraz nieustannie oczywiście ocenia, a pani premier spotyka się z nimi, rozmawia. Jeszcze 3. Tematy bieżące związane z funkcjonowaniem poszczególnych. Tutaj się 2 kompleci nawija. 2240. Jeszcze 700.
czy 800 woli, 850 woli. Tak to wygląda. Tak jak już pokazywałem, naklejeczki drukuję sobie na takiej drukareczce. O, 4 omy na przykład było. Można sobie napisać, tam napis zrobić jaki się chce, z wypełnieniem, bez wypełnienia. Broter, drukarka. Dwa identyczne single ended. Jeszcze chwila. Trochę szybciej to trwa niż pojedynczo, ale będę robił pewnie nawijarkę większą, taką, żeby przynajmniej 4 cewki na raz nawijać w przyszłości. No dobra, pozdrawiam i do testów w następnym odcinku wyjdziemy. Zakończenie cewki, ostatnie 30, 23 zwoje. Tutaj już są podciągnięte pod spodem druciki wyjściowe. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, jeszcze. Jest. Okej. I teraz tak. Lutujemy, zakładamy koszulki termokurczliwe tutaj na końcówki. Tutaj musimy dolutować do tych końcówek. Trzeba je odgiąć na razie. Założymy termokurczliwki i owiniemy taśmą taką szmacianą do wiązek. I będziemy składać kolejne dwa. No i co? Ściągamy, co? Ściągamy cebeczki. Odkręciliśmy z kluczykiem. Teraz ten jest do radia, a ten będzie szedł do wzmacniacza. To są całkiem inne, znaczy te, takie same cewki, ale ten ma wyjścia 4,8-16, a ten ma tylko 4 omy. Kurde, jak się poplątało się. Dobra, jedna ceweczka jest. Odłóżmy to. Druga ceweczka 4,8-16 tutaj wyjścia. Ale się zaplątało. Pocynować jeszcze końcówki, sprawdzić przejścia, czy ma wszystko tak jak ma być i składamy. No, w 3 minuty to wątpię, żebym go złożył, ale dwie blaszki po zewnętrznej, tak żeby tutaj później szczelinkę zrobić i zakryć, i reszta blach do środka. Za dużo chyba tej izolacji tutaj napchałem. Będzie. Jeśli się popieści, to się zmieści. O. Okej. I kolejne blaszki. Wrzucimy dwie te w środek. Okay. Teraz po drugiej stronie, tak żeby później pchać w środku, nie? Żeby nie pchać po kantach, żeby karkas nie pękł. Na luzie weszło.
weszło. No i teraz tak. W środek. Okej. Teraz wkładamy jedną. O. I do niej kolejne. Wszystkie muszą wleść pomiędzy nawet, ale musi wleść. Kurde. Okej, i ostatnie trzy jeszcze. To by było na tyle, nie wiem czy tą wepcham. Nie, tutaj nie wepcham. Teraz tak, klocek.